Nie ulega wątpliwości, że najdłuższą i najważniejszą rzeką przepływającą przez Wielkopolskę jest Warta, istotna zresztą także na poziomie krajowym. Jeśli jednak mówimy o Wielkopolsce, nie należy zapominać o jej największym dopływie, Noteci. Jest to zresztą trzecia najdłuższa rzeka w całości przepływająca przez terytorium Polski. Przebieg Noteci jest częściowo uregulowany poprzez system śluz i jazów. Za przykład takiej śluzy może posłużyć ta tutaj, ponad stuletnia śluza Krostkowo. Noteć stanowiła niegdyś północną granicę państwa Polan. Tereny położone między rzeką Noteć a Kaszubami nazywane były natomiast Krajna od ich położenia na granicy. Początkowo ziemie na północ od Noteci traktowane były jako część Pomorza, od późnego średniowiecza Krajna jest jednak częścią Wielkopolski. Aby lepiej poznać kulturę krajeńską, udajemy się do Osieka nad Notecią, w którym znajduje się Muzeum Kultury Ludowej. Thank you.
Skansen w Osieku prezentuje nie tylko architekturę i kulturę krainy, ale także Puszczy Noteckiej i Pałuk. W latach 70. XX wieku w miejscu osieckiego skansenu odkopano popielnice, gliniane naczynia, broń i narzędzia. Dało to początek muzeum, które ostatecznie zostało założone w 1979 roku. Odkryte obiekty można obejrzeć w ramach ekspozycji archeologicznej.